spędzało się krowy na dnysze do paszenia, nie? No i te krowy się, no jak to krowy, jak to zwierzę, przechodziło przez to. Niemiec przyjeżdża, krzyczy, polnisz kom krowa, nie? Ja 20, chyba już 3 lata tutaj stoję i mam swoich klientów i zawsze przyjadą. Mamy dużo przyjaźni, mamy dużo znajomych. Fajnie. Czy przywrócenie kontroli na granicy to dobre rozwiązanie? No gdzie? To by był problem, bo na pewno by nie wszyscy tutaj przyjechali. No i oczywiście jak nie przyjadą, to po naszym handlu. Społeczeństwo się nie zgodzi. No co z powrotem wracać do tych samych, tych? To są wszystko urojone pomysły Ziobry i Konfederacji. Dbaj, Ziobro. Ponowne zamknięcie granicy to nie jest dobry pomysł. Jest dobrze, gdy jest otwarta, gdy ludzie mogą ją swobodnie przekraczać. Początkowo były obawy, ale teraz Polacy w Niemczech mi nie przeszkadzają. To przecież nasi sąsiedzi. Jest luz, ludzie do Niemiec jeżdżą. Każdy przyjeżdża, o której godzinie chce. No i tu chyba wszystko tak. Żyje, wszystko żyje z Niemca. Jadą po 4-5, tak to kontrola, znowu czas tego, wie pan jak to jest. Czuję, że granica jest otwarta i taka powinna pozostać. Pojawiają się propozycje przywrócenia kontroli granicznych, podobnie jak to było przed wejściem Polski do Schengen. Czy to dobry pomysł? Ja bym na przykład chciała, żeby takie coś powstało. Tak? Człowiek by się czuł bezpieczniej. Różnie tak bywa tutaj u nas na tym terenie. Czyli rozumiem, że gdyby były patrole straży granicznej, byłoby bezpiecznie. Tego by nie było, nie? Czyli straż graniczna... Jednak odstraszała. My nie mamy ani plusów, ani minusów, nie? Że tam jakieś zyski były, tylko po prostu... Bezpieczeństwo było zawsze inne, nie? Zawsze, bo to wojsko, bo to wojsko, to ktoś czuł jakiś respekt, że to jest wojsko, nie? No bo to my z wojskiem to byli, jak tu ją, na ty, nie? Świątek, piątek, niedziela byli tu cały czas na okrągło. To... Jak doszło w grudniu 2006 roku wejście do Schengen, to my zrobiliśmy bez imprezę. Oni przywieźli takiego multikara z drabiną, żeby ludzie stamtąd przyszli, nie? Przyjechali do nas i cięli te zasieki, nie? Nożyce im popękały, nie? A tam było przygotowane, było pszczywa drzewa, ognisko, kiełbaski, winko gorące, nie? I tak to było. Takie były spotkania kiedyś na wiosce, organizowane były na Świetlicy, tam był jednego pana Hołogi pod lasem. Na dzień chłopa przyjeżdżali, na dzień dziecka, nieraz tam jakieś pieniążki zostawiali, żeby zrobić dzieciakom, ale przyjeżdżają rowerami tutaj, u nas tam taka Dorota Szybiorka ma w tym Wioletowie, ma taką restaurację i to jest agroturystyka i tam Niemcy przyjeżdżają, bardzo dużo tam Niemców przyjeżdża, nie? No, to tam się spotykają, ale i tu przejeżdżają przez wioskę rowerami, od czasu do czasu to samochodem przyjadą na wałnie. Bardzo duży przemiał ludzi jest tutaj, że pracują na przykład w Forście, czy Cottbus, czy tu blisko nawet. Przyjeżdżają nawet tu jeść sobie. To jest ta swoboda, że sobie usiądzie w samochód, przyjedzie sobie nawet na obiad, zje i może sobie spokojnie wrócić. Zresztą sama jeżdżę dużo też, więc też biorę sobie dowód, siadam i jadę.